Hej, hej, witajcie moi mili w nowym spacer vlogu. Spacer w modlitwie, modlitwie, spacer. Zapomniałam dzisiaj zabrać zegarka, ale chyba widać, że jest po 5:00. Dopiero słońce wschodzi. Dzisiaj ma być bardzo ciepło. Ale rano, jak wychodziłam, to było 8 stopni, także jestem ubrana ciepło. Ptaki już śpiewają. I moja subskrybentka Ania, która zawsze opisuje te wszystkie moje filmiki cytatami z Pisma Świętego na Facebooku, zaproponowała mi, żebym nagrała filmik o tym, jak wcześniej kłaść się spać. No bo logicznie rano jak wstajemy, to powinniśmy wcześniej się położyć. Ale czy warto na ten temat nagrywać film? Stwierdziłam, że wystarczy mieć po prostu bardzo pracowity dzień. Taki, wiecie, na maksa. Wykonywać wszystko to, co trzeba. I wtedy wieczorem człowiek jest tak padnięty, że nawet nie musi specjalnie się starać o to, żeby się położyć wcześniej spać, bo po prostu rzuca się na łóżko i śpi. No ja wczoraj też miałam pracowity dzień, ale chyba przesadziłam. Więc powinnam robić... Nie no, zrobiłam plan na cały dzień z rozpiską mniej więcej. Ale człowiek jest taki zachłanny, przynajmniej ja. Jak sobie myślę, a jeszcze to zrobię, jeszcze tamto zrobię. No i ta zachłanność na różne rzeczy, które się chce zrobić, to jest też taka nieuporządkowana. No. Jakieś to jest nieuporządkowanie. Popatrzcie, ile tu tego wiesiołka. O, chodź tu. Może sobie zjem jednego. Podobno to się je. Zakąska poranna. Kwiatki wiesiołka są całkiem. Takie słodkawe, nawet lekko. Bardzo smaczne. No ciekawe co. Co dzisiaj w tej mojej mannie modlitewnej się znajdzie. Na razie widzę, przepiękne tutaj są kwiaty. Hortensji. Piękne białe hortensje. Szaleństwo kwitnienia.
Nie wiem, czy słyszycie, że w tle daleko gdzieś grucha gołąbek. Przed chwilą jak szłam, to bardzo blisko nade mną dosłownie zaśpiewał. I przypomniał mi się taki fragment z Pisma Świętego. Duch Pański nade mną namaścił i posłał mnie, abym głosił ludziom Ewangelię. I tak myślę o tym moim namaszczeniu, naszym namaszczeniu, że jeżeli prosimy o obecność Ducha Świętego w naszym życiu, jeżeli mamy czyste serca, to On przychodzi i namaszcza nas. To jest nawet takie wyraźne namaszczenie odczuwalne. Szczególnie po tych porannych spacerach. Tak czuję takie namaszczenie na cały dzień. No ale w ogóle po takiej modlitwie w ciszy, po modlitwie osobistej jest to namaszczenie, które sprawia, że jesteśmy w stanie w ogóle odezwać się, powiedzieć, że tak, to prawda, Jezus jest moim Panem. Bez Ducha Świętego nie można tego powiedzieć. Trudno to zrozumieć. I chyba jest niemożliwe, żeby tym żyć. I znowu tutaj taka Boża obecność nad jeziorem. Mgły się unoszą. Na jeziorze odbijają się takie chmurki. Prawie jak takie skrzydła. O, żurawie słychać. Gdzieś daleko. Pierwsze czytanie z księgi Amosa. Tym razem po tych różnych ostrzeżeniach, złorzeczeniach z poprzednich czytań. Dzisiaj Amos mówi w imieniu Boga o tym, że Pan Bóg swój lud na nowo osadzi w jego ziemi, że będzie mu błogosławił, że ten lud będzie sadził winnice, będzie budował domy, będzie zbierał owoce obfite. Takie Boże błogosławieństwo. Wszystko, co mamy, pochodzi od Boga. Boże, dzięki Ci za wszystko.
to czytanie jest dla mnie też takim pokrzepieniem. O, gołąb mnie namaszcza. Takim pokrzepieniem jest dla mnie, bo w przyszłym tygodniu na tym moim fundamencie w ogrodzie zacznie się budowa mojego małego domku, o czym nagram film już niedługo. O, tu akurat zobaczcie, w kadrze pojawił się mały domek. Tiny home. O. I to mój domek będzie mniej więcej też takiej wielkości. I co? Drewniana konstrukcja. Mały domeczek, mała pustelnia. Na koniec moich dni. No bo w końcu wiecie, no nie mogę wiecznie mieszkać na stryszku. I mam nadzieję, że Pan Bóg będzie to wszystko błogosławił. Trochę to pewnie potrwa. No ale już za chwilę zaczynamy. Panie błogosław. Tak jak błogosławiłeś Izraelowi przez proroka Amosa, który tak naprawdę on tylko sykomory nacinał. Właśnie sobie uzupełniłam tą wiadomość, tą wiedzę, bo sykomory to były takie figi, drzewa figowe. I po nacięciu owoców one 4 razy szybciej dojrzewały. A te, które nie były nacięte, to nawet potrafiły szybko zrobaczywieć. Atakowały je jakieś robaczki. A te nacięte wydzielały jakąś substancję, etanol czy etan. Coś takiego, co przyspieszało właśnie dojrzewanie tych owoców. I tym zajęciem się trudnili właśnie ludzie ubodzy, często pasterze, bo to był ich pokarm też jakiś dodatkowy. No a na sykomorę się wspiął Zacheusz, prawda? Żeby zobaczyć Pana Jezusa. No słuchajcie, gołąbek mi dzisiaj towarzyszy. Cały czas go słyszę. No, idziemy dalej. Na modli spacer. Panie, proszę Cię o taki domek. Bo w końcu za jakiś czas będzie mi ciężko wchodzić na ten stryszek. O, nieprzyjaciele się odezwali. Uciekamy. Duch Pański nade mną namaścił i posłał mnie, bym głosił Ewangelię niewidomym przejrzenie.
A dzisiejszy psalm. Pan głosi pokój swojemu ludowi. I też mowa w psalmie o Bożych błogosławieństwach, o tym, że Pan sam obdarzy szczęściem, że ziemia wyda swój owoc. Boże obietnice. I błogosławieństwo pokoju. Pan daje pokój taki, jakiego świat nam dać nie może. Żadne zabezpieczenia ludzkie nie zapewnią nam pokoju. Prawdziwy pokój pochodzi od Boga. Panie, obdarz nas pokojem Twoim, Bożym pokojem, żebyśmy mogli w nim żyć, w pokoju pełnić nasze zadania życiowe, cieszyć się życiem. Pan sam obdarzy szczęściem i błogosławieństwem. Proszę Cię, Panie, o obfity pokój, żeby on spłynął dzisiaj na wszystkich, którzy wytrwali, słuchając tego mojego spacerku. Patrzcie, malinki tu są. Same się wsiały. Jeszcze trochę nie dojrzała. I dzisiejsza Ewangelia. Poruszył mnie fragment o tym, że Pan Jezus mówi o młodym winie, które się wlewa do nowych bukłaków. O, słyszę dzwony nawet w kościele z daleka. Słychać dzwony. Czy ja jestem nowym bukłakiem, żeby do niego wlać młode wino? Młode wino, które jeszcze pracuje, jeszcze buzuje. Musicie się na nowo narodzić z ducha, po to, żebyście mogli być tymi nowymi bukłakami. Czasami jesteśmy takimi starymi bukłakami, już wysuszonymi, które już nie przyjmą młodego wina. Słów Bożych, Ewangelii. Stare, wysuszone bukłaki. No. Trzeba się na nowo narodzić z wody i z ducha. Myślę, że ja w swoim życiu przeszłam takie nowe narodzenie. Stałam się takim nowym bukłakiem, który był w stanie przyjąć to młode wino Ducha Świętego. No ale to jest jeszcze ciągle proces. Ciągle napełnianie się tym nowym winem, młodym winem.
i bez względu na wiek zawsze można się na nowo narodzić. A to może sprawić tylko Bóg, ale jeżeli się Go prosi, to On jest hojny, nikomu nie odmawia. No i trzeba się otworzyć, bo może być piękna, kryształowa karafka, ale jeżeli będzie zakorkowana, zamknięta korkiem, to niczego do niej nie wlejemy. I tak się mówi w tym naszym slangu charyzmatycznym: otwórz się na Ducha Świętego. No ale to właśnie tak wygląda, że trzeba się otworzyć. Pan Bóg na siłę niczego z nami nie będzie czynił. Mamy wolną wolę. Możemy albo trwać w tym starym życiu, albo zakosztować namaszczenia Ducha Świętego, napełnienia Duchem Świętym i później owocowania, tak jak jest w dzisiejszych czytaniach o tym obfitym owocowaniu. Ale piękne powietrze. I wszystko takie zroszone. Też mi się przypominają fragmenty chyba jakiegoś psalmu, że będziecie jak zroszony ogród. Tego Wam życzę w dzisiejszym dniu. Nie wiem, czy jeszcze się będę łączyć. Na razie z Bogiem. Pa, pa. Zobaczcie, tu się nawet jakieś zboże wsiało samo. Rotek. Rotek. Tu będzie mały taras. O, i może o poranku będę słyszała żurawie. Może będę coś nagrywała na tarasie. Jak już nie będę miała siły chodzić na spacerki. No z Bogiem, trzymajcie się, pa, pa.